Dzisiaj zajmiemy się seksualnością osób niepełnosprawnych. Z jednej strony jest to temat tabu i temat, który budzi kontrowersje, z drugiej jednak strony zauważyłam, że ten temat interesuje i intryguje wiele osób i wiele osób zadaje mi bardzo dużo pytań, dlatego stwierdziłam, że warto nagrać materiał. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Jakiś czas temu poprosiłam Was na Instagramie, na Instastory dokładnie, abyście podsunęli mi tematy na filmy o niepełnosprawności, które chcielibyście zobaczyć na moim kanale. I byłam bardzo zaskoczona, ponieważ miałam świadomość, że pewien temat jest bardzo popularny i bardzo chcecie film właśnie o seksualności osób niepełnosprawnych, ale nie sądziłam, że 95% odpowiedzi będzie właśnie sugerowało tego typu materiał. Dlatego oto jestem. Dzisiaj nagrywam właśnie film na Wasze życzenie, dokładnie na życzenie moich obserwujących z Instagrama. Jeżeli chcecie tam dołączyć, to zapraszam serdecznie, maguj88. I mam nadzieję, że dzisiejszy materiał spełni Wasze oczekiwania. Na samym początku muszę Wam coś wyjaśnić i teraz pewnie zabiję swoje statystyki, bo po tym wyjaśnieniu pewnie opuścicie ten film, ale muszę być z Wami szczera. Jeżeli uważacie, że na tym materiale usłyszycie historię moich związków, czy też historię mojego życia seksualnego, to niestety muszę Was głęboko rozczarować. Temat mojego życia uczuciowego jest dla mnie bardzo, bardzo prywatną sprawą. I do tej pory zdradziłam Wam tylko dwa malutkie szczegóły i nie mam zamiaru wchodzić tutaj w ten temat głębiej, więc niestety poznacie moją opinię, poznacie moje przemyślenia, oczywiście poznacie też troszeczkę moje doświadczenia, ale nie będę tutaj mówić o swoich prywatnych sprawach. Na moim kanale jest już film o mitach i stereotypach na temat osób niepełnosprawnych. Wśród tych mitów znalazło się takie stwierdzenie, że osoby niepełnosprawne są zdzieciniałe i niestety nie myślą tak jak osoby dorosłe, czyli nie mają potrzeby zakładania związków, myślą w kategoriach dziecinnych, liczy się dla nich tylko rozrywka i tutaj możecie bardzo, bardzo dużo przymiotników wpisać właśnie w to miejsce. I mam wrażenie, że niestety ten mit dalej pokutuje. Dalej uważa się, że osoba niepełnosprawna, tak jak to napisała Sylwia Buła w swoim artykule, który Wam podlinkuję, jest z jednej strony osobą biedną, nad którą trzeba się litować, a z drugiej strony jest cichym bohaterem, którego trzeba podziwiać, ale wiecie, takim bohaterem aseksualnym, czyli nie ma czegoś takiego, że dziewczyna niepełnosprawna może być atrakcyjna. Nie ma czegoś takiego, że dziewczyna niepełnosprawna może mieć swoje potrzeby. Nie ma czegoś takiego, że facet niepełnosprawny może być przystojny. Że facet niepełnosprawny może zaliczać dziewczyny tak samo jak inny zdrowy człowiek i wiecie, być typowym kasynową. Nie, niestety jest dalej taki pogląd, że osoby niepełnosprawne nie interesują się miłością, nie interesują się związkami, nie interesują się seksem. Czy ten mit jest krzywdzący? Oczywiście, że tak. Bo jak pewnie macie pewną świadomość, nie jest to zgodne z prawdą. Ale myślę, że cały problem zaczyna się już od naszej edukacji. Nie wspomnę już o tym, że edukacja seksualna w naszym kraju po prostu leży i płacze. I to, co jest prezentowane w szkołach, to jest po prostu temat, który można tylko i wyłącznie rozłożyć ręce. I tym bardziej nie porusza się kwestii seksualności osób niepełnosprawnych. Myślę, że chyba nie muszę dodawać, że w naszych szkołach obecnie nie uczy się ani akceptacji, ani tolerancji i postrzegania każdego człowieka tak samo, niezależnie od tego, jaki ma kolor skóry, jakie ma wyznanie, jaką ma orientację, albo jaki ma stan zdrowia, czy na przykład nie jest osobą niepełnosprawną. Myślę, że takie lekcje z właśnie tolerancji i z akceptowania drugiego człowieka takim, jakim jest, bardzo by dużo dało młodemu społeczeństwu i też pomogłoby trochę odczarować ten wizerunek osoby niepełnosprawnej. Jak to w końcu jest z osobami niepełnosprawnymi? Pamiętajcie, że osoba niepełnosprawna jest taką samą jednostką jak osoba pełnosprawna. Ma swoje uczucia, ma swoje potrzeby, ma swoje gusta, ma swoje typy. Tak samo dziewczyna niepełnosprawna postrzega osoby zdrowe, jak i chore, nie wiem, mężczyzn, kobiety, bo
Nie możemy też zapominać o tym, że osoby niepełnosprawne również mogą mieć inną orientację i to jest zupełnie normalne. Że postrzegają osoby wokół siebie jako atrakcyjne albo też bądź mniej atrakcyjne, mają swoje typy, też potrzebują bliskości, potrzebują przytulenia, potrzebują akceptacji, czasami nawet troszeczkę bardziej potrzebują tej akceptacji niż osoby zdrowe. Oczywiście mają swoje problemy zdrowotne, ale nie oszukujmy się, każdy z nas może mieć problemy natury seksualnej. Nie bez powodu nie są zdrowe kobiety, które muszą zażywać leki hormonalne, żeby na przykład w ogóle zajść w ciążę. I pomimo tego, że są zdrowe i pomimo tego, że są pełnosprawne, mają problemy właśnie z zajściem w ciążę, z założeniem rodziny. Tak samo jest z mężczyznami. Może być mężczyzna zdrowy, a może mieć po prostu najzwyczajniej w świecie problemy z potencją. W końcu nie bez powodu stworzono leki na potencję. I tak samo jest wśród osób niepełnosprawnych. Oczywiście pewne choroby, pewne zaburzenia budowy, pewne sytuacje, pewne leki mogą powodować nasilenie się tych problemów i być może odsetek takich problemów wśród osób niepełnosprawnych jest dużo wyższy. Jednakże są to takie same problemy, z jakimi borykają się osoby pełnosprawne, więc myślę, że tutaj nie ma co demonizować i też nie ma się co zastanawiać. Każdy z nas ma na pewno jakiś problem ze zdrowiem. Powiem Wam szczerze, że ja ostatnio obserwuję taką niebezpieczną tendencję, że coraz mniej jest ludzi w pełni zdrowych i w pełni sprawnych. I nawet jak mamy faceta, który jest rosły jak dom, wiecie, umięśniony i teoretycznie na pierwszy rzut oka wszystko jest ok, potem okazuje się, że ma cukrzycę, że ma problemy różnego rodzaju poruszaniem się, albo innego rodzaju właśnie schorzenia, które teoretycznie nawet nie kwalifikują go jako osoby niepełnosprawnej, ale utrudniają mu życie. Na przykład mój znajomy, ojciec rodziny, wiecie, facet, który pracuje bardzo ambitnie, ma problemy z żółtaczką, która została mu szczepiona w szpitalu. I nie jest osobą niepełnosprawną, ale choruje, musi na siebie uważać, musi uważać, żeby nie zarazić rodziny. I jak widzicie, nie jest w pełni zdrowy, a mimo wszystko jest osobą pełnosprawną. Ostatnio na temat seksualności osób niepełnosprawnych pojawiła się konferencja oraz cała kampania Sexon. I myślę, że ona robi wiele dobrego, otwiera ona oczy, pozwala ona rozmawiać na ten kontrowersyjny temat. A dlaczego to w ogóle jest kontrowersyjny temat? Nie wiem, czy zauważyliście, ale my jako Polacy mamy taką tendencję, że nie potrafimy mówić o sprawach łóżkowych otwarcie. Nadal jest to temat wstydliwy, nadal jest to temat, który powinien być według niektórych zamknięty w czterech ścianach alkowy. A jeżeli już dodamy do tego osobę niepełnosprawną, która tak jak mówiłam, zazwyczaj jest postrzegana jako osoba aseksualna, to niestety robi nam się podwójny tabu. Ja zawsze staram się żyć normalnie. Ja od zawsze starałam się normalnie funkcjonować w społeczeństwie. I chociaż ten start na samym początku miałam troszeczkę utrudniony poprzez lekcje w domu, dlatego też bardzo się uparłam, żeby już liceum chodzić normalnie, wiecie, żeby normalnie nabierać relacji społecznych. I tak samo miałam swoje pierwsze miłości, tak samo miałam swoje pierwsze rozczarowania. Tak samo jeden chłopak mi się podobał bardziej, drugi mniej. I jeżeli chodzi o mnie, to kiedyś Wam opowiadałam w filmie Jestem porcelanową laleczką, że u mnie jest ten problem, że ja nadal gdzieś tam z tyłu głowy mam swoje lęki, że coś mi się stanie, że się złamie. I zauważyłam, że nie wszystkim ufam od razu, jeżeli chodzi właśnie o sferę taką fizyczną. I ja tutaj nie mówię nawet o jakichś kwestiach erotycznych, tylko nawet o zwykłe przesadzenie, o nie wiem, pomoc z płaszczem, o różne takie rzeczy. Podam tutaj może dość kontrowersyjny przykład, ale znacie Pawła. Paweł pojawia się na moich filmach. Znam go od chyba 10 lat. Jest bardzo dobrym moim znajomym, z którym przeżyłam niejedną przygodę, ale pomimo tego, że znamy się bardzo dobrze, pomimo tego, że mamy ogromny staż mojej znajomości, to po pierwsze traktuję go jako brata, a pomimo tego nie potrafię mu w pełni zaufać i nie jestem 100% tak pewna, czy nie zrobi mi krzywdy, kiedy mi pomaga. Wiem, brzmi to absurdalnie,
ale jest to taki typ człowieka, który jest szybki, który jest narwany i który nie wzbudza po prostu mojego zaufania. I chociaż czasami ciężko, czy osobom niepełnosprawnym jest ciężej w kwestii uczuć, związku, seksu, myślę, że trochę tak. Po pierwsze, rzutuje na to spojrzenie społeczeństwa, gdzie niestety jest część ludzi, która nie patrzy na przykład na dziewczynę z niepełnosprawnością, czy na mężczyznę z niepełnosprawnością, jako na osobę, z którą można by było stworzyć związek. Po prostu są osoby, które postrzegają taką osobę jako właśnie bezpłciową, jeżeli można to tak nazwać, że ona jest dobrym kuplem, fajnym towarzyszem, ale jak się go zapyta, albo ją się zapyta, czy ten facet, albo ta kobieta ci się podoba, to jest takie, no nie, bo przecież ona jest niepełnosprawna. Oczywiście jest taka część społeczeństwa i myślę, że to właśnie jest przez to, że mamy takie, a nie inne postrzeganie osób niepełnosprawnych. Ale zauważyłam też, że to postrzeganie się zmienia, na szczęście. I przez to też mamy więcej możliwości wychodzenia do ludzi, nawiązywania znajomości, flirtowania, kokietowania, budowania związków. Jeżeli chodzi o budowanie związków, to chciałabym tutaj jeszcze poruszyć kwestię podwójnych standardów. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale zupełnie inaczej traktuje się kobiety niepełnosprawne w związkach, a zupełnie inaczej traktuje się niepełnosprawnych mężczyzn w związkach. Nie mówiąc już o tym, że dla społeczeństwa jeszcze jakoś w miarę akceptowany jest fakt, że dziewczyna niepełnosprawna zwiąże się z chłopakiem niepełnosprawnym, że niepełnosprawny mężczyzna weźmie sobie niepełnosprawną kobietę. Ale w momencie, kiedy właśnie tworzą się związki osoby niepełnosprawnej z osobą pełnosprawną, to dochodzimy do takiej sytuacji, że jeżeli mamy niepełnosprawną kobietę, która zwiąże się ze zdrowym mężczyzną, to jest troszeczkę takie postrzeganie, że ojejku, biedna, niepełnosprawna, znalazła sobie opiekuna, on na pewno nie widzi w niej kobiety, on się nią opiekuje i jest taki bohaterski i rycerski, natomiast ona powinna go zostawić, bo tylko niszczy mu życie, niszczy mu szansę na rodzinę. Natomiast jeżeli mamy związek osoby właśnie kobiety pełnosprawnej i niepełnosprawnego mężczyzny, to bardzo często jest takie postrzeganie, ale fajny facet, ale zajebisty, musi mieć dane, że lecą na niego zdrowe laski, fajny Casanova, znalazł sobie fajną dziewczynę, musi być naprawdę zarąbistym człowiekiem. Mam nadzieję, że czujecie te podwójne standardy. Muszę wam się przyznać, że długo zastanawiałam się, skąd takie standardy się biorą. Ostatnio miałam bardzo ciekawą rozmowę i została mi podsunięta myśl, że być może dlatego, że kobieta jest właśnie kojarzona z rodzeniem dzieci, z tym filarem zakładania rodziny i kiedy widzi się niepełnosprawną kobietę, to zazwyczaj myśli się, że ona nie będzie miała dzieci, że nie stworzy rodziny i dlatego też właśnie robi się z takiego mężczyzny bohatera, bo on się poświęca, bo on nie będzie miał dzieci. A uwierzcie mi, większość niepełnosprawności, jeżeli na przykład mamy, nie wiem, osobę po wypadku, osobę sparaliżowaną, wiele też chorób nie jest dziedziczne i można mieć normalnie zdrowe dzieci. Nie wiem, czy kojarzycie, jest taki mówca motywacyjny, Nick Wujkowicz i on ma, nie ma rąk, nie ma nóg, a ma chyba trójkę czy czwórkę już zdrowych dzieci, zdrową, piękną żonę i jakoś jego życie się ułożyło. Oczywiście nie każda niepełnosprawność pozwala na posiadanie dzieci. Nie każda niepełnosprawność powoduje, że będzie się miał zdrowe dziecko. To jest oczywiste. Ja mam tego pełną świadomość i tutaj nikogo nie zachęcam do prokreacji, żeby było jasne. Ale chciałam wam pokazać, że nie zawsze wszystko to, co mamy w głowach, jest prawdą. Myślę, że w temat seksu już tak głęboko wchodzić dzisiaj nie będziemy, bo też tutaj ja nie mam takich kompetencji i nie zamierzam się tutaj przed wami jakoś mądrzyć, bo nie taki jest cel tego filmu. Pamiętajcie, że każda niepełnosprawność ma swoje ograniczenia, ale też ma swoje możliwości. Pamiętajcie, że w ramach jednej choroby mogą być zupełnie odmienne przypadki. I nawet w ramach łamliwości możecie mieć osobę, która cały czas się łamie, która ma bardzo zły stan zdrowia, oraz osobę, która na przykład tak jak ja wcale się nie łamie i nie odczuwa tej swojej choroby oprócz właśnie komplikacji z nerkami. Możecie mieć też właśnie różnego rodzaju problemy
jeżeli chodzi o seksualność, o potencję i tak dalej, ale myślę, że o tym trzeba by było rozmawiać na konkretnych, indywidualnych przypadkach. I po to są właśnie lekarze, po to są specjaliści, seksuolodzy, terapeuci, żeby po prostu szukać tam pomocy. Ale jeżeli chodzi o potrzeby bliskości, o potrzeby budowania związku, to pamiętajcie, osoby niepełnosprawne mają taką samą potrzebę i czasami mogą być sfrustrowane, bo jest dużo trudniej znaleźć partnera, który zrozumie, który będzie akceptował to, jakim się jest. Ale mimo wszystko myślę, że nie warto się poddawać, bo zawsze można trafić na fajnego człowieka. To już by było wszystko w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że materiał przypadł Wam do gustu i spełnił Wasze oczekiwania. Co prawda nie jest to do końca to, na co pewnie liczyliście, ale myślę, że o tym temacie trzeba rozmawiać. Być może zrobimy sobie jeszcze jakiś Q&A, co by na to, właśnie z Instastory, czy też z grupy na temat seksualności. Ale tak jak mówiłam, ja nie zamierzam wchodzić w temat moich prywatnych relacji i moich prywatnych doświadczeń, więc tutaj niestety mnie w tej materii nie złamiecie. Być może kiedyś Wam troszeczkę opowiem na temat moich związków, być może kiedyś pochwalę Wam się jakimś związkiem, ale to wtedy musi to wychodzić, widzicie, ode mnie, a nie z Waszych pytań. Pamiętajcie o tym. Na chwilę obecną uważam, że jest to kompletnie niepotrzebne i myślę, że też by to za bardzo skupiło uwagę na mnie. Jeżeli chcecie rozpocząć jakąś ciekawą dyskusję, to oczywiście komentarze są do Waszej dyspozycji, ale od razu chcę zaznaczyć, proszę o kulturalną dyskusję. Proszę o niewyzywanie się, proszę o niewyśmiewanie i też o logiczne przedstawienie do argumentów i po prostu o kulturę wypowiedzi, jeżeli mogę Was o to prosić. Jeżeli chcecie wesprzeć rozwój mojego kanału, to zapraszam Was bardzo serdecznie na mojego Patronite'a, link w opisie. Możecie mnie też wspierać tutaj bezpośrednio na YouTubie. Tutaj na YouTubie macie mniejsze progi, natomiast na Patronite'ie macie większy wybór. Zachęcam Was do lajkowania, komentowania, subskrybowania. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć!